Dzień dobry, dziękuję za przybycie. Kilka słów o tym, o czym będzie prezentacja. Na początku trochę straszenia, czyli dlaczego mamy problem. Później taki jeden slajd teoretyczny, co to są ataki DDoS. Pewnie będziecie się trochę śmiać, natomiast odpuśćcie mi, bo może nie wszyscy na sali to są eksperci zapoznani z tematem i żeby było prościej w dalszej części prezentacji, to sobie przypomnimy podstawy. Potem będą takie trzy slajdy na temat tegorocznych statystyk. Jak wygląda sytuacja w Polsce i na świecie, jakie ataki, jakiej wielkości ataki są tak naprawdę w sieci, no i potem co my z tym robimy. Na początku miałem zrobić taką prezentację chwalipięską, w której opowiadam, co konkretnie Orange robi z tym. Zmieniłem trochę koncepcję, czyli będzie bardziej na zasadzie, co my powinniśmy zrobić i dopiero później będę komentował, co my robimy w tym zakresie, czyli to będą raczej podpowiedzi dla operatorów, jak sobie poradzić z problemem, ilustrowane przykładami w Orange'u, niż chwalipięctwo, co my z tym robimy. Co to są ataki DDoS, dlaczego mamy problem? No to generalnie znane z pierwszych stron gazet, newsy pokazujące, że to nie jest już tylko problem techniczny, to nie jest już tylko problem, który dotyczy nas administratorów, to jest problem, który jest nagłośniony, dotyczy tak naprawdę wszystkich użytkowników internetu albo wręcz wszystkich po prostu ludzi u nas, bo może być to tak naprawdę forma nacisku pewnego rodzaju. Tu mamy przykład, że ataki, to jest niebezpiecznik, znana wam pewnie strona, ataki wiążą się po prostu z kasą. To nie jest tak, że w tej chwili grupa dzieciaków robi sobie żarciki i DDoSuje. To jest ciężki biznes, ciężkie pieniądze. Są w tej chwili strony, na których można kupić zadosowanie wybranego serwera lub grupy serwerów przez określony czas, określonym wolumenem ruchu. Płacimy za to normalnie kartą kredytową i serwer sąsiada nie działa przez tydzień. To ktoś na tym zarabia, ktoś na tym robi ciężkie pieniądze. Czasami, tak jak tutaj na przykładzie, może to być jakiś element szantażu, czy to szantażu finansowego, czy to szantażu politycznego, czy jeszcze jakiegoś innego. Robi się z tego poważna sprawa, poważne problemy, no i to generalnie nie jest zabawa. To jest ten slajd, to osoby zapoznane z tematem proszę, żeby przez dwie minuty nie słuchały. Atak DDoS generalnie polega na tym, że mamy zainfekowane jakimś malwarem komputery, gdzieś na świecie kontroler botnetu, który potrafi wydać tym wszystkim komputerom polecenie, żeby one generowały jakiś niechciany ruch, który to ruch następnie jest przesyłany przez sieć do celu ataku, co powoduje po kolei wysycenie łączy międzyoperatorskich, infrastruktury u tego atakowanego dostawcy, no i wreszcie wypadnięcie samego serwisu. Tutaj jest parę takich terminów, które też pewnie w większości są znane, natomiast dlaczego są istotne w kontekście ataków DDoS? No spoofing, dlatego że większość tych komputerów nadaje z nie swoim adresem IP, w związku z tym no są jakieś tam problemy z blokowaniem, identyfikacją ataku. Botnet, czyli właśnie zespół zarażonych tym samym malwarem komputerów, który jest sterowany wspólnie z jednego źródła. Kontroler botnetu, czyli właśnie ten zły punkt, który kontroluje, co te komputery będą robiły, co będą atakowały. Jest jeszcze taki fajny termin, amplifikacja. Wyobraźmy sobie, że żeby wzbudzić atak, jesteśmy w stanie go bardzo wzmocnić. Mamy taki serwis jak na przykład DNS czy SMTP, które w odpowiedzi na bardzo krótkie zapytania wysłane po UDP są w stanie wygenerować z siebie czasami no, bardzo duże kilobajtowe odpowiedzi. Zapytanie DNS o strefy generuje nam bardzo dużą odpowiedź, zapytania SNMP potrafią nam wygenerować bardzo duże odpowiedzi, czyli pojedynczym atakiem zespufowanym. Jeżeli
weźmiemy sobie adres źródłowy tego, kogo chcemy zaatakować, wyślemy taki pakiet do serwisu, który jest dziurawy i który nam odpowiada na przykład na SNMP. W związku z tym pojedynczym adresem u kogoś w ogóle innego jesteśmy w stanie wzbudzić wielo, czasami kilobajtowe odpowiedzi trafiające gdzieś do kogoś w sposób niechciany na świecie. To jest właśnie amplifikacja, czyli możliwość zwiększenia ataku. My nie musimy mieć bardzo dużego łącza, żeby kogoś zabić. No właśnie. Zdarzało się już w tym roku, że ataki DDoS na świecie przekraczały 400 gigabitów. Proszę podnieść ręce na sali wszyscy, którzy mają łącza międzynarodowe więcej niż 200 mega. No przepraszam, 200 giga. O, 200 giga to już mniej, pojedyncze osoby, tak? No więc łatwo sobie wyobrazić, że taki atak zabija naszą infrastrukturę kompletnie i nie potrafimy sobie z tym nic poradzić. To są ataki polskie. No, zwracam uwagę na... To jest realny atak z marca tego roku. Drugi przykład ataku, który trwał aż 21 godzin. 89 giga. Prawdopodobnie jesteśmy w stanie takim atakiem położyć większość serwisów i większość sieci w Polsce, czyli generalnie mamy jakiś tam problem. Spisałem to, co operator może z tym zrobić i to, co my z tym robimy w 10 punktów, stąd tak trochę teologicznie dekalog. Po pierwsze, powinniśmy obserwować sieć, monitorować ataki, reagować na to, co się dzieje. W Orange'u akurat mamy działający całodobowo Centrum Nadzoru Sieci, które tutaj widać taką tablicę plus monitory operatorów. To jest zdjęcie z żywego organizmu, w sensie to tak wygląda. Ci ludzie siedzą non-stop, obserwują statystyki ruchu na zasadzie trochę NBAPDA, obserwują wykresy z Arbora, obserwują to, co podają IPS-y, śledzą zgłoszenia od klientów, to znaczy to jest między innymi obsługa tego słynnego abuse'a TP-netowego, to się odbywa w tym pomieszczeniu. Czyli na bieżąco wiedzą, co się dzieje, czy są ataki, są w stanie 24/7 na to zareagować. I to jest tak naprawdę pierwsza rzecz, którą bym wszystkim polecał, to znaczy oprócz normalnego zespołu administratorów powołać zespół, który służy do monitorowania bezpieczeństwa. Po drugie, no jak tak popytamy, to mamy w tej chwili serwisy, które wiszą na łączach 10-gigowych, na łączach N razy 10 giga. Tego ruchu potrafimy przewalać już w sieci bardzo dużo. Natomiast tak naprawdę bardzo mało firm i organizacji zna swój taki punkt, ile jest w stanie wytrzymać w zakresie ataku DDoS. Gdybym was spytał, jakiej wielkości atak jesteście w stanie przeżyć, no to podejrzewam, że tak z głowy nie bardzo jesteście w stanie odpowiedzieć. Mamy taką infrastrukturę, to jest próbnik Spirent, to jest też taki próbnik Spirenta przenośka. Jesteśmy w stanie tym wygenerować praktycznie dowolny ruch, dowolnej wielkości. To pudło, jak się je doposaży w karty, może z siebie wypluć 320 giga ruchu i jest wpięte do szkieletu TP-netu. I co my z tym robimy? No, umawiamy się z klientem najczęściej na nocną porę. Ustalamy sobie progi i charakter ataku. Operatorzy są po naszej stronie, po stronie klienta jest no też zespół administratorów, żeby byli w stanie poresetować serwery, zareagować w jakiś sposób na to, że właśnie wszystko wyleciało w powietrze. I określamy ten punkt bólu. I tak patrząc na takie dość duże organizacje wpięte naprawdę wielogigabitowymi linkami, to ten poziom śmierci był na poziomie pojedynczych dziesiątek lub setek megabitów. Bo okazało się, że wyleciały load balancery, że z tyłu baza danych nie wytrzymała. Rzeczy, które tak naprawdę wydawałoby się, że nie bardzo mają związek z działaniem sieci, natomiast klasyczny atak wolumetryczny pokazywał, że coś innego niż sieć szwankuje.
bo na przykład mamy load balancer, bo nie wiem, bo jest jakieś urządzenie, które coś loguje i nie nadążało zapisywać logów, w związku z tym wywalało infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Takich przypadków rzeczy, które się po kolei kładły, było bardzo dużo, u każdego to było coś innego i zawsze było to wielkie zaskoczenie, także to jest taka moim zdaniem dobra praktyka, żeby wiedzieć, co nas boli, czyli tak naprawdę zachęcam wszystkich do przeprowadzenia realnych testów tego typu. Po trzecie, to sami żeśmy sobie zrobili problem. Pewnie większości z was są znane te napisy, jeśli nie, to pewnie w smartfonach właśnie wpisujecie i sobie poczytacie. Generalnie to jest najważniejsze przesłanie tego slajdu, to znaczy sieci generalnie nie powinny pozwalać na wysyłanie nie swoich adresów na zewnątrz. I to jest tak naprawdę podstawowy problem, który leży u źródła ataków DDoS. Gdybyśmy tego nie mieli, to filtrowanie jakiegokolwiek ataku byłoby banalnie proste. Więc to tak naprawdę my sami przez nasze lenistwo, przez to, że nie ma czasu, nie wiem, to nie mówię, że wszyscy oczywiście. W Polsce ta sytuacja wygląda bardzo dobrze, trochę przez upór Konrada, który tam przez lata nie przyjmował prefiksów, jak były źle porobione wpisy w RIPE, w związku z tym wszyscy mają w Polsce w miarę dobrze zrobione filtry. No, ta sytuacja u nas jest akurat, mogę powiedzieć, bardzo dobra. Jesteśmy wiodącym krajem, natomiast no, to jest źródło problemu. Właściwie konfigurujcie urządzenia. Tu chodzi właśnie o te nieszczęsne SNMP, które zdarzało się, że są powystawiane na adresach publicznych i które potrafią wygenerować nieziemski ruch wzbudzany dosłownie pojedynczymi pakietami. Plus tutaj ukłon do publicznych DNS-ów czy tego typu usług, które odpowiadają wszędzie i każdemu na zapytania. To też może być źródło amplifikacji ataków. Po czwarte, no trochę wam się pewnie nudzi, natomiast moim zdaniem właśnie taka jest kolejność. Nie najpierw sieć, zmiany w sieci, tylko najpierw podstawy, najpierw ograniczenie spoofów, sprawdzenie, gdzie nas boli, zrobienie czegoś z naszymi użytkownikami. To nie jest wina użytkowników, że mają zawirusowane komputery. To jest też nasza sprawa. Każdego z nas, jak tu siedzimy, to zaczyna być sprawa operatorów, bo nas boli. To znaczy, jeżeli mamy wielki botnet, wielki malware u siebie w sieci, to ten botnet może nam wygenerować problemy. I to nie będzie problem pojedynczych użytkowników, członków tego botnetu, tylko to będzie problem nas jako operatora. Nasza infrastruktura może tego nie wytrzymać. My możemy być źródłem ataku i ktoś tam nas potem poblokuje, nie będzie nam nic działało. Mogą nam wylecieć DNS-y i wtedy też mamy problem, bo nam nic nie działa. Także wniosek taki, no jeszcze są sieci takie, gdzie można sąsiadowi coś puścić na drukarkę. Jeszcze są takie sieci, gdzie na znanych portach odzywają się znane malwary. Jeszcze nie wszyscy chcą sprzedawać takie rzeczy, pomimo że producenci antywirusów sami przychodzą i dają licencje za darmo. Tak, dają licencje za darmo. No i generalnie każda duża sieć, duża organizacja powinna mieć powołaną jednostkę bezpieczeństwa i to działającą w trybie 24/7. No i tak naprawdę operatorzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo klientów. No i tutaj jest taki fajny przypadek. To się działo jakoś na początku tego roku. Jeden z wiodących producentów DSL-ów no miał błąd w software'ze, w firmware'ze tych modemów, który generalnie pozwalał na zdalną zmianę DNS-u w konfiguracji takiego DSL-a. No i Neostrada, jak wiecie, ponad 2 miliony abonentów, duża sieć. No, okazało się, że kilkaset tysięcy abonentów używało akurat tego DSL. On bynajmniej nie był przez nas sprzedawany. Użytkownicy sobie to kupowali sami w sklepie, na Allegro, gdzieś tam
No i mieli po prostu, bo to był fajny, wygodny DSL, więc go mieli. No i okazało się, że zostały podmienione wpisy DNS na wszystkich kilkuset tysiącach DSL-ach. My jako Orange nie mieliśmy nic wspólnego ze sprzedażą tych modemów, powtarzam. No i następnie została zmieniona odpowiedź DNS-owa na jeden z polskich banków. To znaczy logując się na stronę bankową, ci wszyscy kilkaset tysięcy klientów dostawali nie tą stronę, co potrzeba, która wyglądała bardzo podobnie do strony oryginalnej i co więcej nawet komunikowała się po uzyskaniu odpowiednich haseł ze stroną właściwą, także można się było zalogować na swoje konto w banku, tylko z przesiadką. No to co ta przesiadka robiła, to już możecie sobie dopowiedzieć. No i postanowiliśmy oczywiście zrobić, znaleźliśmy adresy IP wszystkich użytkowników, którzy mają modemy tego typu i zrobiliśmy w sieci przekierowanie całego ruchu DNS na nasz proxy DNS, który prostował tą sytuację. Równocześnie była akcja informowania klientów, gdzie i w jaki sposób można pobrać poprawiony firmware bez bugu. Duża akcja trwała w sumie ileś tam miesięcy, zanim ten ruch gdzieś tam prawie wyzerował. No i skończyła się tak naprawdę ochroną portfela kilkuset tysięcy abonentów. Ani prawnie, ani z handlowego punktu widzenia jako operator wcale nie mam obowiązku robić takich rzeczy, natomiast zachęcam do takich działań, bo to nam ogranicza problemy, także w zakresie botnetów. No i właśnie mieliśmy parę lat temu prezentację na tymże samym PLNOG-u na temat blackholingu. Czy jest ktoś, kto nie wie, jak działa blackholing? Muszę mu wytłumaczyć, ręka w górę. Wszyscy wiedzą, tak? No więc generalnie nie wszystkie sieci jeszcze mechanizm blackholingu u siebie mają wdrożony, natomiast jest to najprostszy tak naprawdę mechanizm do zablokowania ruchu, jeżeli mamy go zdefiniowany i zysk w stosunku do ACL-ek czy innych tego typu rozwiązań jest przede wszystkim w obciążeniu routerów. Zadaniem routera jest routowanie, więc router robi to doskonale i w zasadzie przy zerowym koszcie procesora, bardzo często w sprzęcie. Wszelkiego rodzaju działania typu filtrowanie ruchu już nie są naturalną działalnością routera. On musi się nad tym pochylić dużo bardziej. Blackholing powoduje, że niechciany ruch wywalamy na nieistniejący czy tam fikcyjny interfejs, w związku z tym wykonujemy najprostszą czynność, jaką może wykonać router, czyli routujemy ten ruch w diabły. No i wstrzykując odpowiednie tablice adresów niechcianych, jesteśmy w stanie tak naprawdę wyczyścić sieć z kontrolerów botnetów, bo to jest główny cel. Tak samo ze stron phishingowych mamy stronę podstawionego tego naszego banku, ona jest pod konkretnym czy pod konkretnymi adresami IP. No więc wystarczy zblackholować te adresy i mamy problem rozwiązany. To jest rzecz, którą się robi w kilka minut. I w całej sieci operatora macie wtedy święty spokój i rozwiązany problem. Ważna rzecz tutaj, są dostawcy komercyjni, którzy udostępniają gotowy content w postaci adresów IP, które należałoby u siebie poblokować. To jest rzecz, którą można uzyskać albo odpłatnie, albo na zasadzie dwustronnej współpracy, to znaczy pozwalamy komuś na dostęp do informacji na temat naszej sieci i w zamian za to on nam udostępnia feedy z adresami, więc to nie musi się wiązać z kosztami. Najwięksi operatorzy generalnie mają te feedy za darmo, bez żadnych opłat i tak dalej, trzeba podpisać umowę. Jak poszperacie w sieci, to znajdziecie, skąd takie informacje nie można przyjąć. Między innymi NASK publikuje taką listę adresów, także to nie jest chyba wielka tajemnica. No i teraz co zrobić z samymi atakami? No tutaj jest takie zdanie pewnie trochę kontrowersyjne, natomiast moim zdaniem długoterminowo perspektywa DDoS-ów nam poprawi jakość sieci.
Dlatego, że nauczymy się rozpraszać content, on będzie udostępniany na przykład poprzez proxy, poprzez jakieś CDN-y. Na przykład zwiększymy pojemność sieci, no po prostu to jest najprostsza w ogóle metoda obrony przed DDoS-em. Jeżeli sobie zrobię, nie wiem, terabitowe łącza i sieć na tyle pojemną, że wytrzyma każdy atak, no to niech mnie atakują. To mnie nie boli, tak? Tylko no jest kwestia ekonomii, że zbudowanie takiej sieci no, nie pozwoli nam rozsądnie prowadzić biznesu. Natomiast no jest to na pewno krok, który trzeba wykonać. Tutaj jest też taki fajny napis. Kiedyś jeszcze za czasów framek, CIR-ów i tak dalej, no byliśmy siecią, która miała kilka procent sprzedawanego pasma, tak historycznie. Teraz no może nie tyle jest odwrotnie, natomiast w sieci jest zapas. No i to przy naszej skali generalnie daje dość duży zapas, no może nie taki, w którym się zmieści kilkuset megowy atak, natomiast mniejsze ataki mieszczą się w tym wolnym zapasie sieci, co oczywiście podnosi nam wszystkim jakość usług. Zapewnienie jakiegoś tam rozsądnego zapasu powoduje, że, no, że klienci mają lepiej. No i ważna rzecz, jeżeli chodzi o ochronę przed DDoS-ami, wszelkiego rodzaju węzły wymiany ruchu międzyoperatorskiego bardzo nas uodparniają na ataki DDoS i no, to jest kolejny powód, dla którego powinniśmy się do tego typu węzłów włączać. Jeżeli mamy klasyczne łącze tranzytowe, nie wiem, od nas, od kogokolwiek, to jest to jedno łącze. Ewentualnie jest to jedno łącze zwielokrotnione, no i to jest rzecz, którą można stosunkowo łatwo położyć. Natomiast w węźle wymiany ruchu, no wymieniamy ruch na przykład ze 190 operatorami, z czego połowa ma łącza 10-gigowe lub szersze. No i teraz proszę znaleźć cwaniaka, który wygeneruje taki DDoS, żeby taki węzeł zabić. No na polskim podwórku się nie da generalnie wygenerować takiego ataku, żeby zabić polskie węzły wymiany ruchu. Więc podłączanie się do X-ów to jest tak naprawdę świetna, najlepsza metoda ochrony przed DDoS-ami, nie całkowitej ochrony, bo oczywiście potem mamy jeszcze nasze routery, nasze węzły i tak dalej, natomiast w zakresie dostępności łączy na zewnątrz tak, to jest rzecz, którą trzeba polecać. No i teraz mamy coś, co jest ochroną przed samymi atakami DDoS już tak naprawdę. Generalnie są dwa podejścia do tego typu rozwiązań. Po pierwsze są to rozwiązania inline'owe, czyli mamy łącze tranzytowe, wsadzamy w to urządzenie. Zadaniem tego urządzenia jest rozpoznanie, kiedy jest atak DDoS, no i założenie pewnych filtrów, żeby ten atak DDoS nie poszedł gdzieś dalej. No takie rozwiązanie oferuje na przykład Radware czy Checkpoint. Skrzynki są w stanie wytrzymać do kilkudziesięciu giga i moim zdaniem świetnie się sprawdzają u klientów końcowych. To znaczy, jeżeli mamy klienta, który potrzebuje ochrony, możemy wstawić przed jego infrastrukturę czy przed jego łącze takie pudło i na pewno będzie mu lepiej. Problematyczne jest zastosowanie tego typu rozwiązań w bardzo dużej, w bardzo rozproszonej sieci, bo tak naprawdę nie bardzo wiadomo, gdzie to podłączyć. Druga rzecz, mamy określone wskaźniki, na przykład w sieciach mobilnych UKE no monitoruje opóźnienia. Wsadzenie jakiegokolwiek opóźnienia, jakiegokolwiek urządzenia może nam dać opóźnienia albo może nam dać potencjalny punkt awarii, czyli utratę SLA. No i jest to problem, bo to się wprost przekłada na wskaźniki potem sieci, może oznaczać kary, każda tam minuta przerwy to jest ileś tam straconych pieniędzy, bo rozmowy nie doszły do skutku, więc to jest generalnie rozwiązanie przez dużych operatorów nielubiane. No i dla takich operatorów powstały rozwiązania off-rampowe, w tej chwili oferowane przez, no tak, liderem na rynku jest Arbor, mamy na przykład chroniącego Microsoft A10, mamy jeszcze trochę tego typu rozwiązań. Jak to działa? Działa to tak, że zbieramy statystyki z routerów w sieci, z wielu routerów w sieci. Tak jak
normalnie zbieramy. Co któryś pakiet monitorujemy, patrzymy, jakiego typu ruch jest przenoszony. I mając tą wiedzę, jesteśmy w stanie określić typową charakterystykę ruchu. To znaczy, jak w normalnych warunkach zachowuje się łącze, jak zachowują się nasi klienci. No i jeżeli jest od tego odstępstwo, no to wówczas trzeba się zastanowić, czy i gdzie jest problem. Urządzenie generalnie składa się z dwóch, czy rozwiązanie składa się z dwóch modułów. Z modułu służącego do detekcji i z modułu, który służy do filtrowania takich treści. No i działa to tak, że urządzenie filtrujące komunikuje się z naszymi routerami poprzez EBGP i jesteśmy w stanie ściągnąć, co się dzieje, jakie mamy charakterystyki ruchu. Natomiast urządzenie sterujące komunikuje się z naszymi routerkami, między innymi po IBGP, i wstrzykuje nam dla konkretnego ruchu, który chcemy chronić, ścieżki powodujące wywalenie tego ruchu wewnątrz naszej sieci na urządzenie filtrujące. Za bardzo zamotałem? Krótko mówiąc, po wewnętrznym BGP wstrzykujemy trasy /32 po to, żeby przekierować ruch, który chcemy, na urządzenie filtrujące. No i urządzenie filtrujące jak gdyby ma całą tam masę algorytmów, no, na podstawie których, znając jeszcze charakterystykę naszego ruchu, jest w stanie przeprowadzić filtrowanie. Jaka jest różnica w stosunku do rozwiązań inline'owych? No przede wszystkim całość ruchu przechodzi normalnie i nie mamy zmian w sieci. Czyli sieć działa w normalnych warunkach normalnie i nie mamy nic dopiętego. Tylko ten ruch, który z jakiegoś tam powodu, zdaniem tych sond, jest wadliwy, zostaje przekierowany na urządzenie filtrujące, no i to urządzenie, to takie rozwiązania właśnie sprzedaje między innymi Arbor. Co my w tym zakresie robimy? No robimy w tym zakresie dwie rzeczy. Po pierwsze, taką infrastrukturę wykorzystujemy do ochrony sieci, w szczególności łącza międzynarodowe są chronione taką dość dużą platformą po stronie zagranicznej, to znaczy chronimy to, zanim ten ruch w ogóle zostanie wysłany do Polski. I druga rzecz, świadczymy na tym odpłatne usługi dla segmentu premium. Co to jest segment premium? To są klienci, którym bardzo zależy na dostępności z uwagi na tym, na to, że ta online'owość i dostępność serwisów to jest ich żywotny biznes. Nie wiem, banki internetowe, jakieś tam serwisy transakcyjne i tak dalej. Tam każda minuta czy godzina przestoju, no, oznacza po prostu straty finansowe. No i ci klienci potrzebują dedykowanej ochrony właśnie z wykorzystaniem, my ją robimy, tejże platformy, czyli można od nas po prostu kupić łącze z ochroną antydedosową. Czy to działa? Tak działa, jak sobie sięgniecie do prasy, no ja oczywiście tutaj nie podawałem ani nazw banków, ani z wiadomych względów nie mogę tego publicznie mówić, natomiast to są informacje do znalezienia w sieci, kto tak naprawdę z tego korzysta i kto jest chroniony, można to sobie znaleźć, także jest to całkiem spora lista całkiem szacownych instytucji. Po co to mówię? No po pierwsze, żeby się pochwalić, że można to od nas kupić, jak ktoś ma taką potrzebę, po drugie, zachęcam do budowania takich platform u siebie. Całkiem serio mówię, namawiam do konkurencji, bo to jest zdrowe. No i właśnie, co możemy jeszcze zrobić w zakresie DDoS-ów? No to jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, czyli tak naprawdę rozproszyć treści, które mamy w sieci. Na dwa sposoby, albo korzystając z jakichś CDN-ów, które serwują tą treść możliwie blisko użytkownika końcowego, albo są serwisy, które wystawiają nasz content poprzez ileś tam proxy w różnych miejscach sieci. Jak to działa? No, mamy serwis, mamy łącze o
jakiejś tam dość ograniczonej nawet przepływności i mamy bardzo dużo miejsc, których adresy są zwracane przez DNS jako my. W związku z tym, chcąc wejść na www.mojafajnastrona.pl, dostajemy bardzo dużo odpowiedzi z adresami tychże proxy, które generalnie proxują ten nasz właściwy content. No i jeżeli tych proxy będzie odpowiednio dużo i będą one stały w dobrych sieciowo miejscach, no to jesteśmy nie do ruszenia. No bo wystarczy to postawić, nie wiem, gdzieś blisko Londynu, Frankfurtu, jeszcze paru znanych miejsc. No i praktycznie nie istnieje możliwość wygenerowania ataku DDoS, który to zabije. Czy to będzie 400 giga, czy za chwilę jeszcze większe ataki, no to nie będziemy w stanie tak naprawdę w kilkadziesiąt czy w kilkaset miejsc takiego ruchu wysłać. No i po prostu będziemy bezpieczniejsi. Oczywiście świadczymy takie usługi dla naszych klientów, natomiast absolutnie nie jesteśmy tutaj liderem. Liderzy to są raczej takie firmy, tu chyba nawet stoiska były, można podejść, pogadać, zachęcam. Jaki jest problem? No problem jest taki, że takie proxy wymaga chociaż na chwilę przetrzymania naszego kontentu. Czyli jeżeli chcemy kontent rozmnożyć, to de facto potrzebujemy go skeszować. No i jeżeli mamy kontent taki bardzo dynamiczny, bardzo transakcyjny, to on się źle keszuje. No bo są opóźnienia i no czasami te minuty, czy tam nawet sekundy opóźnienia mogą mieć znaczenie, więc no dla takich rozwiązań prawdopodobnie jakieś dedykowane CDN-y byłyby lepsze, przy czym no to oznacza oczywiście koszty, natomiast da się. Miało nie być reklam, ale to jest akurat urządzenie, pewnie wam wszystkim znane. Też jest stoisko, można podejść, pogadać. Tak, stosujemy, wszyscy chyba stosują. Do czego można to zastosować w zakresie ochrony przed atakami DDoS? No, przede wszystkim, tutaj jest jakaś tam lista. OneConnect, generalnie urządzenie F5 jest pewnego rodzaju proxy. Rozszywa nam cały stos TCP, zapina to z powrotem. No i na bazie tego wszystkiego możemy robić różne rzeczy. Po pierwsze, po dwóch stronach możemy poustawiać bardzo różne parametry tegoż TCP, no bo bardzo często mamy po dwóch stronach zupełnie różną charakterystykę ruchu. W środku mamy serwery, które gadają po 10 gigach, są cały czas dostępne, są bardzo blisko, zupełnie inne parametry transmisji, okien i tak dalej. Po drugiej stronie mamy na przykład użytkowników mobilnych, którzy się nie daj Boże jeszcze przemieszczają, w związku z tym no, mają dość duże opóźnienia, stosunkowo niedużą przepływność, mogą nieregularnie sięgać do treści, w związku z tym no, wymagają zupełnie innych tak naprawdę parametrów. No i urządzenie F5 zapewnia tego typu bufor, że po dwóch stronach mamy tak naprawdę zupełnie inne parametry tego stosu. To fajnie wpływa na obciążenie, a jak wiemy, im lepiej sobie radzimy z obciążeniem, tym jesteśmy bardziej odporni na ataki. Connection persistence, analogiczny mechanizm broniący tak naprawdę strony serwerowej przed zadosowaniem. Pomiędzy F5 a naszymi serwerami we frontendzie mamy zapiętą określoną ilość sesji TCP i ani jednej więcej, one są zapięte na stałe. No w związku z tym nie ma możliwości przepełnienia pamięci serwerów poprzez otwieranie w nieskończoność nowych sesji, na przykład synfladem, to nie zadziała. Urządzenie F5 sobie z kolei poradzi, będzie od pewnego momentu odrzucało nowe sesje i nic tak naprawdę się nie stanie. No przy bardzo dużym ataku ten atak synflad zmieni się tak naprawdę w zwykły atak wolumetryczny, bo żaden ruch może do nas nie dojść, tak, więc jest też pewna granica bólu, natomiast ona jest bardzo podniesiona, bardzo przesunięta. Limity sesji, no tutaj też jeżeli, wcześniej mówiłem o testach, w testach może się okazać, że nasze serwery wytrzymują, nie wiem, 2000 równoczesnych użytkowników, choć wydawało nam się więcej i znów na tego typu urządzeniu jesteśmy w stanie te limity
założyć i po prostu nie puszczać do części serwerowej ruchu, który jest w stanie nas zabić. Polecam. Buforowanie, caching znane z TOS TCP już mówiłem, plus akceleracja sprzętowa SSL. Generalnie SSL no to jest obliczeniowo dość duży problem i albo robimy to jakimiś urządzeniami, które nam w tym pomagają, albo robimy to na serwerach. Jak robimy to na serwerach, no to procesory kosztują, mamy ich ograniczoną ilość. No i pewnie lepiej, żeby te procesory zajmowały się generowaniem treści, a nie liczeniem kluczy. I znów możemy przenieść całe liczenie SSL-a na takie urządzenie wystawione przed naszą infrastrukturę. No skutek jest taki, że odzyskujemy ileś tam mocy obliczeniowej. No i cóż, główne nasze serwisy są oczywiście chronione tego typu rozwiązaniami. Co więcej, oferujemy takie rozwiązania naszym klientom, czyli no jeżeli mamy klienta, który potrzebuje szczególnej ochrony, no to w pakiecie takich usług możemy dostarczyć bądź dedykowane rozwiązanie F5 dla nich, bądź fragment, bo te urządzenia się wirtualizują, to znaczy można je współdzielić. Tu teraz trochę pofilozofuję o przyszłości. O FlowSpecu to może nie będę mówił, bo będzie jutro prezentacja chyba pierwsza 20 z tego, co pamiętam, kolegów z Cisco. Cała poświęcona FlowSpecowi, będzie między innymi mowa, jak to wykorzystać w zakresie ochrony DDoS-owej. To polecam, żeby wszyscy przyszli, na pewno się przyda. Natomiast drugi punkt, ja myślę, że tak będzie wyglądała przyszłość, to znaczy większość dużych routerów operatorskich będzie wyposażona w dedykowane karty, które będą robiły ochronę DDoS-ową. Być może krok dalej będą robiły coś więcej w rodzaju jakiegoś IPS-a, czy znaczy te wszystkie funkcje bezpieczeństwa moim zdaniem w perspektywie małych kilku lat, nie wiem, 3 lata, 4, będą wbudowane w routery jako karty serwisowe. I już to w tej chwili widać. Jak sobie popatrzymy na wiodących producentów, to dostarczają już rozwiązania z Arborem na pokładzie. Doposażanie sieci w rozwiązania inline'owe. No, tutaj specjalnie jest hasło doposażenie, a nie budowanie na tej podstawie ochrony antydedosowej, bo no tak jak mówiłem, raczej rozwiązania inline'owe pozycjonuje jako coś do ochrony konkretnych abonentów niż coś, co na dziś da się wmontować w sieć, chociaż oczywiście jeżeli świat już będzie taki, to będzie to coś pomiędzy, czyli de facto, ponieważ sieć sama w sobie będzie się chroniła przed DDoS-ami, można będzie traktować tą część oframpową jako pewnego rodzaju inline. Ważna rzecz, DNSSEC, tutaj nie mówiliśmy wcześniej. Możemy mieć całkiem świetnie działający serwis z bardzo szerokimi łączami, bardzo dobrze zabezpieczony. Po przetestowaniu okazało się, że wytrzymuje jakieś gigabity ruchu, no i mamy DNS-y w dwóch miejscach w Polsce u jakichś nie za dużych operatorów, no i tak naprawdę wystarczy, że ktoś nam strzeli te DNS-y na czas dłuższy niż refresh time i mamy problem, bo nam się wyekspirowały DNS-y na cache'ach i nikt nie wie, jaki jest nasz adres. Czyli tak naprawdę ochrona DNS-ów jest równie ważnym elementem ochrony przeciwko DDoS-om, jak sama ochrona naszej infrastruktury. DNS-y bardzo często są poza nami, zwłaszcza jeżeli jesteśmy jakimś tam dostawcą treści, no to mamy porozrzucane te DNS-y u kogoś. No i zazwyczaj tych DNS-ów mamy mało. Tak rąk pewnie, palców u rąk wystarczy. No i zdosowanie tej infrastruktury jest stosunkowo proste. To nas zabija. Po kilku godzinach czy tam dobie nas nie będzie. Po prostu nikt nie będzie wiedział, jaki jest nasz adres. Co z tym można zrobić? No, można kupić usługę polegającą na tym, że ktoś hostuje nasz DNS, ale na przykład z 200 miejsc rozwalonych po całym świecie. No i zdedosowanie takiej infrastruktury już jest nietrywialne. Tego typu usługa jest dostępna między innymi u nas, jeszcze ileś tam organizacji
na świecie i o świat, czy można sobie pogooglać, poszukać. No i generalnie zachęcam, polecam, jeżeli jesteście dostawcą treści, czy macie klientów tego typu, spróbować im zastosować tego typu rozwiązanie. Ja generalnie dziękuję, tak bardzo szybki przegląd po różnych aspektach ochrony antydedosowej. Jeśli są jakieś pytania. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, prosiłabym o podniesienie ręki, ja podam mikrofon. Nie ma pytań. Lasu rąk nie widzę, także podziękujmy serdecznie.